pociechać, czy mówił Mieszko, obdarzony numerem 1, rzeczywiście był pierwszym władcą ziem polskich. No bo w końcu miał jakieś korzenie, jakąś rodzinę, jakiś swoich poprzedników. Nie pojawił się w historii zupełnie nagle i to już jako władca liczącego się w Europie organu administracyjnego, jeśli to można tak powiedzieć. Mieszko! Mieszko! Brawo! Teraz jest dobrze! Mieszko! Możemy go przedstawiać w formie śpiewanej, możemy go przedstawiać w formie... na przykład właśnie banknotu. To ile mieszków Państwo macie w swoich mieszkach? Że tak zapytam? Czyli co? Wszystko wiemy. Uczymy się o nim w szkole. W zasadzie w tej samej piosence też padło parę dat. Znamy przecież bardzo dobrze. Obejmuje władzę. Bierze ślub z Dobrawą, tą datę to chyba znamy wszyscy, prawda? 966. Wczoraj miałem wykład w Tarczynie, gdzie właśnie poruszałem taki jeden ważny temat, że z pradziejów Polski znamy biskupin, a zaraz potem jest chrzest Polski. Mniej więcej, więc... A kolejna data historyczna, którą pamiętamy, to jest bitwa pod Grunwaldem. Także 966, potem mamy jakąś bitwę pod Cedynią, tak? No te, tych już może niekoniecznie dat pamiętamy, ale generalnie, proszę Państwa, jakby nie spojrzeć na ten piękny biogram, czy w wersji śpiewanej, czy na banknocie, czy mogą, jak Państwo myślą, są jakieś w ogóle zagadki, czy jest sens, żebyśmy na godzinę, czy półtorej godziny tutaj siedzieli, rozmawiali o Mieszku I, którego przecież wszyscy znamy, prawda? No na przykład pytanie podstawowe, proszę Państwa. Jakim krajem rządził Mieszko I? Polonia. Proszę? Polonia. I tu się nad tym tematem pochylimy, bo ani nie było Polan, proszę Państwa, ani nie było Polski, a zastanówmy się po prostu nad tym, czym tak naprawdę ten Mieszko rządził. Drugie jest bardzo ciekawe pytanie, proszę Państwa. Skąd w ogóle Mieszko pochodzi? Bo my zapewnik traktujemy, że to jakiś gość, który się urodził w Polsce, był Polakiem i rządził jako pierwszy władca Polską. Ale tego też naprawdę nie wiemy. No i tutaj mamy chyba największy dylemat. A czy Mieszko w ogóle nazywał się Mieszko? Bo w zasadzie dokument z końca panowania Mieszka I, zwany Dagome Iudex, wymienia człowieka, który nazywa się Dago lub Dagome. I to ten człowiek w roku 992 zapisuje państwo gnieźnieńskie, bo tak się nazywało to państwo, którym rządził Mieszko, papieżowi. Czyli nie żaden Mieszko, nie żadna Polska, ale państwo gnieźnieńskie. Ale ja Państwu jeszcze bardziej będę motał w głowie, bo Gniezno to przecież nie była żadna stolica Polski w tamtych czasach. To jest kolejne pytanie. Skąd rządził Mieszko? Archeolodzy do tej pory, proszę Państwa, się głowią nad tym, żeby udowodnić, że Gniezno było tą stolicą Polski. Mają jednak jeden podstawowy problem. Bo żeby ogłosić, że Gniezno było pierwszą stolicą Polski rzeczywiście, to powinni znaleźć pałac, w którym tenże Mieszko I sprawował władzę. Natomiast tak się nieszczęśliwie składa, że tego pałacu w Gnieźnie do tej pory nie znaleziono. Znamy pałace takie piastowskie, zwane palatiami z Poznania, znamy z Ostrowa Lednickiego, znamy z Biecza, znamy z Kalisza. Ale z tego Gniezna, które wszyscy się uczą, że to było pierwsze stolica Polski, to jakoś nie mamy takiego pałacu. No właśnie, to jest dobre pytanie, które nawiązuje do tematu naszego dzisiejszego wykładu. Czy Mieszko był w ogóle pierwszy? Co było przed Mieszkiem? Spróbujemy o tym sobie dzisiaj porozmawiać. I dlaczego w zasadzie Mieszko jest uznawany za pierwszego władcę Polski, a nie na przykład jego ojciec? Także zwrócę Państwu delikatnie uwagę, że jest bardzo, bardzo dużo pytań związanych z Mieszkiem I, na które to pytania wcale łatwo nie jest odpowiedzieć. To jak? Kto dostał piątkę, stanie odpowiedzieć na któreś z tych pytań, czy nie? Czy może spróbuję? No właśnie.
To jest kolejny problem często historii, że pewnych rzeczy nie ma w programie. I do końca się zawsze zaczynam zastanawiać, jakiej historii my się uczymy. Czy taka, która była naprawdę, czy takiej historii, która jest, powiedzmy tak, tak powiem, uproszczoną wersją historii, która się działa naprawdę. Ja w każdym razie będę chciał Państwu, jak mówię, moim celem jest przede wszystkim motać w głowach, zasiewać różnego rodzaju wątpliwości. Wczoraj się pochwalę po wykładzie w Tarczynie, tak zasiałem ludziom w głowie wątpliwości, że ja już sobie wyszedłem, a oni jeszcze siedzieli i dyskutowali. Nawet nie zwrócili uwagi na to, że wychodzę, także życzę Państwu, żebyście też zostali dłużej niż ja dzisiaj. Co nie znaczy, że mój wykład będzie krótki. Więc żebyśmy zrozumieli całą złożoną sytuację polityczną, bo warto w sumie, ja uważam, że dlaczego powinniśmy w ogóle o Mieszku rozmawiać? Już abstrahując od tego, że kupujemy za Mieszka na przykład paczkę chipsów, papierosy, nie wiem, czy papierosy, ja nie palę. Czy da się kupić papierosy za paczkę za Mieszka? Nie. Chyba nie. Nie? Za dwa Mieszki? Na pewno. Tak? To podrażały chyba. W każdym razie, jeżeli już wyciągamy tego Mieszka z kieszeni, to warto by się było przynajmniej wiedzieć, kim on naprawdę był. Czy rzeczywiście był pierwszym władcą Polski, kraju nazywanego Polską. Musimy w tym celu sięgnąć bardzo, bardzo daleko wstecz. Jak już padła jedna data, rok 966, to teraz chciałbym, żebyśmy się cofnęli trochę jeszcze dalej, o 1150 lat wstecz. Powiedzmy, że mamy tam około 850 roku, czyli jesteśmy około 100 lat przed chrztem Polski. Jak wyglądają wtedy ziemie polskie? Wiemy to z takiego źródła, o którym ja już pewnie mówiłem na paru wykładach, który nazywa się Geograf Bawarski. Źródła, które jest uznawane za źródło czysto szpiegowskie, czyli zostali po prostu wysłani agenci na ziemię polskie. Nie tylko ziemię polskie, generalnie na tereny leżące na wschód od Baby. Wysłani zostali z monarchii karolińskiej, żeby po prostu ocenić, co tam się dzieje i jaka jest sytuacja polityczna tamtych ziem oraz jaki potencjał militarny posiadają ludy, które zamieszkują te ziemię. Dzięki temu geografowi Bawarskiemu z połowy wieku IX wiemy, co się działo na ziemiach polskich. Wiemy na przykład, jak się nazywały jednostki plemienne, które zamieszkiwały ziemie polskie. I wiemy, jaką ilość grodów, bądź powiedzmy jakichś ośrodków obronnych lub ośrodków władzy posiadały. Bardzo dokładnie jest to precyzyjnie opisane. Na przykład wiemy, że na Śląsku mieszkali Ślężanie. Wiemy, że był kraj Wiślan. Zresztą o Wiślanach to wiemy też na przykład z żywota świętego Metodego. Wiślanie są często wspominani jako jeden z plemion, które pierwsze państwo na ziemiach polskich stworzyło. Wiemy, że byli Lędzianie, którzy mieszkali na południowym wschodzie obecnej ziem polskich. Byli Wolinianie, którzy mieszkali na terenie wyspy Wolin i tam stworzyli gigantyczne emporium handlowe. Wiemy o niejakich Wyżyczanach, wiemy o plemieniu Tafnezji, które zamieszkiwało Pojezierze Drawskie. Wiemy o bardzo wielu plemionach. Natomiast nie wiemy o jednym, a wiemy o drugim. Wiemy, że największym plemieniem, które mieszkało na ziemiach polskich 100 lat przed chrztem Polski, w dodatku mieszkał w kolebce ziem polskich, na terenie, który jest uznawany absolutnie za kolebkę, czyli nad jeziorem Gopło, nad tym jeziorem, które Długosz określał mianem Mare Polonorum, czyli polskiego morza. W tym miejscu, gdzie wszyscy jeździmy i gdzie widzimy, że jest kolebka ziem polskich, tam mieszkali Goplanie. Mieli 400 grodów. To był potężny związek plemien. 100 lat przed chrztem Polski. I czego jeszcze nie wiemy? A mianowicie geograf Bawarski nie wymieniał w ogóle plemienia, które nazywało się Polanie. A my zdaje się, czy w szkole nadal uczą, że to Polanie, że Polanie byli tym plemieniem, które stworzyło państwo polskie? Tak? Dzieci piątkowicze, proszę odpowiedź. No właśnie, i tutaj mamy fantastyczną zagadkę, proszę Państwa, ponieważ Polanie dopiero się pojawiają u kronikarzy
którzy pisali grubo później. Natomiast powołując się na geografa Bawarskiego, który rzeczywiście oceniał liczbę plemion na ziemiach polskich w wieku IX, nie ma ani jednej wzmianki o Polanach. W dodatku weźmy pod uwagę, że Polanie musieliby być tam, gdzie byli Goplanie. Więc pytanie jest takie. Czy Polanie to jest po prostu inna nazwa Goplan, która została potem nadana Goplanom? A może jakiejś części Goplan? A może, wrócę do tego tematu, bo on jest bardzo, bardzo interesujący. Są, proszę Państwa, Polanie. Są. Jest znany taki związek plemienny, tylko że na terenie dzisiejszej Ukrainy. To jest niesamowita historia z tymi Polanami kijowskimi, bo o nich wiemy w wieku IX i przestajemy o nich wiedzieć w wieku X. Wtedy, kiedy tworzy się państwo polskie, te zręby państwa polskiego, czy tam państwo gnieźnieńskie, i gdzie teoretycznie Polanie je tworzą, w tym momencie gdzieś ze stepów, znaczy z terenów Ukrainy znikają Polanie, którzy tam mieszkali 100 lat wcześniej. Czy jest jakiś związek między Polanami z terenu Ukrainy, a naszymi Polanami? Myślę, że jeszcze też do tego tematu na chwilkę chociaż wrócimy, bo też można by poszukać jakichś ciekawych związków. W każdym razie ta sytuacja polityczna, te 100 lat, które dzieli geografa Bawarskiego od chrztu Polski, które dzieli jakby dwa światy. Rozbicie totalne plemienne, bardzo duża liczba plemion, w miarę niezależne organizmy państwowe zamieszkujące ziemię polskie, a 100 lat później jedno powstające, silne, scentralizowane państwo, które ma aspiracje zaistnieć na arenie międzynarodowej. Mamy jakby takie dwa światy. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy posiadali wehikuł czasu i byśmy wsiedli sobie, byśmy wpisali datę 850 rok, byśmy wylądowali na przykład w jakimś grodzie, byśmy zobaczyli ludzi, którzy sobie żyją w ogóle absolutnie nieświadomi tego, że może istnieć coś takiego jak centralizujące coś państwo. I lądujemy 100 lat później i mamy zupełnie inną sytuację. Mamy centra administracyjne, mamy scentralizowaną władzę, mamy system pobierania podatków, cła, myta, mamy wojów, którzy pilnują porządku. Przez te 100 lat zdarzyło się coś niesamowitego na ziemiach polskich, a konkretnie tam, gdzie mieszkali Goplanie. Mówimy o terenie Wielkopolski, mówimy o terenie Nadgopla. To jest w tej chwili chyba jeden z bardziej frapujących rzeczy, które znamy z historii Polski. Te 100 lat, a tak naprawdę o tym, co się zdarzyło tam, wiemy trochę ze źródeł archeologicznych i trochę z pewnej legendy. A to już dzieci naprawdę wiedziały, jaka to jest legenda. O pielu. No, dzieci nic nie mówią, mówi pani. Ale dobrze. Pani się w zasadzie należy o dwie książki, bo pani nie dość, że śpiewa, pani się jeszcze kołysała, także... Dokładnie tak. Bardzo, bardzo podchodzimy sceptycznie do wszelkich opowieści i legend. Ale ta legenda... Ja nawet nie wiem, czy my musimy tę legendę analizować jakoś specjalnie pod strony, o czym ona jest, czy ona ma jakieś tam nawiązania indoeuropejskie, czy w ogóle jakieś inne, czy pokazuje jakąś prawdę uniwersalną. A może ona w jakiś sposób odtwarza to, co się rzeczywiście zdarzyło na przestrzeni 100 lat na ziemiach polskich. Był sobie jakiś król, Popiel, plemienia Goplan, który spowodował coś, wiadomo, że te myszy to go raczej nie zjadły. Tak samo mało prawdopodobne jest to, że była jakaś wieża na jakimś jeziorze. Ale mi chodzi o coś innego. O pokazanie w tej legendzie pewnego konfliktu. Bo w tej legendzie mamy nie tylko króla Popiela, mamy niejakiego Piasta Kołodzieja, prawda? Czyli mamy dwie siły. Mamy jakąś strukturę władzy lokalną, która istniała gdzieś i mamy kogoś, kto aspirował do władzy, że tak powiem, od dołu. Ja bym był nawet bardzo skłonny założyć, że ta legenda może mówić całkowitą prawdę. Może to jest jedna z hipotez, która pokazuje, że w ramach plemienia Goplan
Była jakaś grupa ludzi, którzy aspirowali do władzy kosztem ówczesnych władców. Czyli ten popiel mógł być po prostu władcą plemiennym, a Piast Kołodziej, bo o nim właśnie mówię, mógł być po prostu jakimś lokalnym przywódcą, że tak powiem, odłamu jakiegoś, który miał pretensje do tego, żeby przejąć władzę. Tak się bowiem składa i bardzo fajnie to się jeszcze układa, jeżeli chodzi o lata, że, bo my znamy przodków Mieszka I. Częściowo traktujemy ich jako legendarnych, częściowo traktujemy ich jako takich, no, wymyślonych, ale bardzo dokładnie ta historia jest opowiedziana. Pierwszym, który dokonał jakiegoś tam przewrotu, nazwijmy to pałacowego, był Piast Kołodziej. Potem kronikarze wymieniają Siemowita. I tak naprawdę te 100 lat pięknie oni zapełniają, bo po Siemowicie, który, jak mówią kronikarze, miał powiększyć obszar. W Piaście Kołodzieju widać takiego człowieka, który dokonał, kronikarze tam opisują człowieka, który dokonał pewnego zmiany władzy. Czyli przejął władzę od popiela. Jego syn Siemowit umocnił do władzy i powiększył państwo. Jego syn, czyli w tym przypadku byłby to dziadek Mieszka I, imieniem Lesnek, jeszcze bardziej je powiększył. Natomiast ojciec Mieszka ugruntował władzę. Jak Państwo widzą, ja to starałem się też daty napisać na tych wszystkich slajdach. To się bardzo ładnie wszystko układa. Te 100 lat, te 3 osoby zapełniają, w zasadzie 4, jeżeli dodamy tego Piasta. Bo tak naprawdę w 1930 roku rodzi się Mieszko I. I teraz ja sobie zadaję takie pytanie. Jeżeli w połowie wieku IX mamy stabilną sytuację na ziemiach polskich, czyli mamy organizmy plemienne, grody, w miarę spokojną sytuację, prawdopodobnie jakieś lokalne wojny, konflikty istnieją. A w 1966 roku mamy już scentralizowane państwo, to znaczy, że przez te 100 lat musiały zajść zmiany. Jeżeli znamy też osoby, które jakby te zmiany tworzyły, to tak naprawdę możemy patrzeć się na nich jako na twórców późniejszego państwa polskiego, a nie na Mieszka I. Po prostu rzucam taką teorię, żebyśmy się nad tym zastanowili. Czy rzeczywiście Mieszko I był twórcą? Bo on się pojawia troszeczkę w podręcznikach historii jako taka postać znikąd. Znaczy, wszyscy wiemy tak. Na pytanie, kto był pierwszym władcą Polski? Mieszko I. Tak jakby został przywieziony, że tak powiem, w paczce, paczka została otwarta, wyszedł Mieszko i już było gotowe państwo polskie. Jak dobrze wiemy, wszystko z czegoś powstaje. Dlatego ja bym się teraz zaczął zastanawiać nad tym, jak te 3 osoby, o których przed chwilą powiedziałem, czyli Siemowit, jego syn Lesnek oraz jego wnuk Siemomysł, ojciec Mieszka I, jak oni zmienili ustabilizowaną osadniczo strukturę plemienną w scentralizowane państwo polskie. I teraz troszeczkę nam pomogą tutaj źródła archeologiczne, bowiem archeolodzy zdecydowanie odkrywają, że właśnie w trakcie rządów tych 3 panów, jeżeli uznamy, że rzeczywiście oni się tak nazywali, bądź że oni rzeczywiście rządzili, ale to się bardzo ładnie wszystko jest sprawnie układa, że za rządów tych 3 panów Wielkopolska stanęła w ogniu. Kolebka ziem polskich, tam gdzie powstawało państwo polskie, płonęła. Sytuacja była taka, że te stare grody plemienne, te, które w połowie IX wieku opisywał geograf bawarski jako grody poszczególnych plemion, te grody były podpalane, ludzie byli uprowadzani, wygnani z tych miejsc,
osadzani w innych miejscach. I w niektórych, powtarzam, w niektórych z tych spalonych grobów lub obok nich powstawały nowe. Tylko już one nie przypominały takich grodów, które były zamieszkiwane przez ludzi, przez rolników, tylko bardziej przypominały strażnice plemienne. Takie strażnice, które miały tak naprawdę sprawować władzę nad określonym fragmentem terenu. Odwróciła się sytuacja. Grody, które w IX wieku opisywane przez geografa Bawarskiego służyły przede wszystkim jako tym ludziom, którzy mieszkali w okolicy. To były ich grody. Oni się tam chronili, kiedy wróg nadciągał. Tak teraz powstały strażnice, które miały tak naprawdę sprawować kontrolę nad mieszkańcami okolicy. I wszystko wskazuje na to, że właśnie te grody nowe wznosili ci ludzie, którzy potem stworzyli państwo polskie. I kim oni byli? To jest pytanie, które sobie musimy w tym momencie zadać. Znamy imiona, powiedzmy, trzech władców. Wiemy, że ostatni z tej linii był Mieszko I, uznawany jako pierwszy władca Polski. Ale tak naprawdę myślę, że musimy sobie zadać pytanie albo skąd przybyli, albo czyimi rękami posłużyli się, żeby dokonać tego przewrotu pałacowego. Bardzo atrakcyjna jest hipoteza mówiąca o tym, że Wikingowie założyli państwo polskie. Ja na chwilę wrócę do tych Polan kijowskich. Jak Państwo wiedzą, Ruś Kijowska została założona przez Waregów, przez niejakiego Ruryka, którzy generalnie wywodzący się z terenu Szwecji. Waregowie przypłynęli na teren Rusi Kijowskiej i założyli tam państwo, zwane później Rusią Kijowską. W związku z tym, jakby korzystając z tej takiej paraleli, ukuto też przekonanie, że ziemie polskie zostały założone, czy że władza na ziemiach polskich została w jakimś stopniu narzucona przez Wikingów. Jakby hipoteza też wykorzystująca tych Polan kijowskich jest taka, która mówi, że po prostu to była jakaś grupa militarna, która stanowiła, powiedzmy, trzon tam tych Waregów, którzy zakładali państwo kijowskie. I oni w pewnym momencie, kiedy już zaprowadzili władzę w Rusi Kijowskiej, jakby jako najemnicy poczuli się, że tak powiem, no, bezrobotni, więc wyruszyli szukać kolejnego miejsca, gdzie można porozmawiać. Tylko że mi się wydaje, szczerze mówiąc, i mam wrażenie, że w tej chwili większość badaczy stoi na straży tej hipotezy, że to nie było tak, że Mieszko też był Wikingiem. Tak naprawdę to, że Wikingowie pomogli mu zdobyć władzę, jest udokumentowane przez archeologów. Są znajdowane jeszcze teraz podczas badań autostradowych, odkryto naprawdę bardzo dużo cmentarzy takich, gdzie rzeczywiście znajdowana jest broń Wikingów, uzbrojenie wikingskie. Tylko nie do końca też archeolodzy są w 100% przekonani, czy to byli ci Wikingowie, którzy przypłynęli bezpośrednio ze Skandynawii na ziemię polskie, czy też może to była jednak grupa, która przywędrowała z terenu Rusi Kijowskiej. A może, co jest najbardziej prawdopodobne i co się potem będzie powtarzało jeszcze wielokrotnie w dziejach, to byli jedni i drudzy. Korzystano z jednych i korzystano z drugich. Wikingowie potrzebowali pracy, byli najemnymi specjalistami od zabijania, palenia, gwałcenia i robienia różnych przykrych rzeczy. Jak nie było pracy w jednym miejscu, szukali gdzie indziej. Jakby kwestią jest tylko to, ile pieniędzy mieli ci, którzy mogli im za to zapłacić. I tak naprawdę, czy umieli sprawować nad nimi kontrolę? W obu przypadkach wydaje mi się, że bardzo dobrze funkcjonowała kontrola nad najemnikami, jeżeli chodzi o twórców tegoż państwa polskiego. I podam tutaj taki przykład, który pokazuje moim zdaniem niesamowitą lojalność Wikingów, czy też tych Normanów z terenu Rusi Kijowskiej względem swoich pracodawców, czyli względem piastów. W roku 1037, czy 6, już w tej chwili mi się mylą też czasami daty,
nastąpił najazd na ziemię polskie przez czeskiego króla Brzegisława. To był w tym momencie taki moment, kiedy następowała reakcja pogańska na ziemiach polskich. To było po śmierci króla Mieszka II, wnuka Mieszka I. I Brzegisław po prostu wyruszył na ziemię polskie po to, żeby zdobyć między innymi relikwie świętego Wojciecha, żeby ściągnąć je do Pragi. Wojska Brzegisława starły się z obrońcami Ostrowa Letnickiego. Bitwa, która tak naprawdę nie została nigdzie zapisana w historii, tę bitwę odkryli archeolodzy, którzy kopali na terenie Jeziora Letnickiego. Znaleźli tam niesamowitą ilość szczątków i broni. Broni, proszę Państwa, zdecydowanie wikińskiej. Między innymi takie hełmy. W każdym razie, proszę sobie wyobrazić, że to byłoby mniej więcej 100 albo 150 lat po rozpoczęciu narzucania władzy przez Piastów ludom Wielkopolski. Przez te 150 lat wikingowie byli w służbie Piastów i nawet paradoks jest taki, że kiedy nie stawiało już władcy, oni nadal bronili swoich pracodawców. To pokazuje moim zdaniem na niesamowitą lojalność, bądź też na jakieś związki, też być może trochę dynastyczne, pomiędzy Mieszkiem, jego potomkami, a właśnie różnymi państwami skandynawskimi. Natomiast to jakby dosyć mocno akcentuje kwestię wikingów i w ogóle Normanów, którzy brali udział w podboju. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że w głowie któregoś z tych przodków Mieszka I urodził się plan, jak zdobyć władzę. Ja w tej chwili chcę odejść od słowa Polanie. Chciałbym, żeby Państwo też zapomnieli o tym, o tych Polanach. Oni być może byli, może nie byli. Jest to jakiś taki twór. W tej chwili najczęściej używanym słowem na określenie, jak powiem, grupy plemiennej, czy tam jakiejś grupy, która przejęła władzę w ramach kolebki ziem polskich, to się mówi Piastowie. Po prostu Piastowie. Dynastia piastowska się ukształtowała oficjalnie od Mieszka, tak naprawdę nieoficjalnie od jego przodków, od Piasta Kołodzieja. I tak naprawdę możemy z powodzeniem mówić, że ci Piastowie, oczywiście myśląc nie tylko o tych trzech postaciach Mieszku, ale o całym dużym zapleczu, byli jakąś silną, być może jakąś mocno zdeterminowaną na przejęcie władzy grupą, która tak naprawdę chciała zmienić strukturę plemienną. Jeszcze chciałbym jedną rzecz podkreślić. To byli ludzie, że tak powiem, o szalenie nowatorskich poglądach. Bo oni postanowili zmienić, nie tylko zdobyć władzę, bo zdobycie władzy, to ja bym rozumiał, że mamy jakieś tam odłamy w jednym plemieniu, że jeden, że jest król i że jest jakaś grupa antagonistów tego króla. Oni chcą tego króla zabić, przejąć władzę, ale chcieliby dalej funkcjonować w tym samym systemie plemiennym. Natomiast ja tu mówię o sytuacji takiej, gdy konkretne osoby postanowiły nie tylko przejąć władzę w plemieniu, one postanowiły stworzyć nowoczesne państwo na podobieństwo takich, które były tworzone gdzieś tam na terenie Europy Zachodniej. I jeszcze jedno rzecz chcę powiedzieć. Jak to było nowoczesne i nietypowe. O ile ogólnie mówi się, że plemiona, czy w ogóle władza w plemionach na terenie ziem polskich wcześniejszych była jakby nie była sprawowana autorytarnie przez jednego człowieka, tylko raczej jakaś tam rada starszych, czy nazwijmy to jakiś tam zespół ludzi brał w tym udział, jakaś tam grupa plemienna brała w tym udział. I na potwierdzenie tego chciałbym pokazać Państwu tak zwane republiki kupieckie. Choćby jak właśnie Wolin, czy Kołobrzeg, czy też te wszystkie państwa Wieletów, które powstawały w tym momencie na terenie Słowiańszczyzny. One miały charakter, nie odwoływały się do rządów autorytarnych, raczej do, to one były często nazywane właśnie republikami kupieckimi. Tam była bardziej jakby demokratyczna, byśmy to dzisiaj powiedzieli, forma sprawowania władzy.
Natomiast piastowie postanowili stworzyć państwo na podobieństwo monarchii, które istniały na przykład w Niemczech, gdzie sprawowali władzę cesarze, na podobieństwo monarchii Karolingów. Czyli, rzekłbym, byli bardzo mocno oświeceni i wyrastali bardzo mocno ponad, że tak powiem, wiedzę lub w ogóle świadomość ówczesnych plemion na ziemiach polskich. Być może stąd wynikało też proste zrozumienie sytuacji, że sami własnymi rękami tej władzy nie narzucą. Dlatego ściągnęli tutaj najemników. W ten sposób to próbuję trochę wytłumaczyć. I w tym kontekście tak naprawdę też bardzo mi się taki urodził taki pomysł na przybliżenie jakby tak świadomościowo, jak powstawało państwo polskie. Mi się to tak bardzo kojarzy z budowaniem firmy. Że mamy Piasta, który, że tak nie chcę powiedzieć, ukradł ten pierwszy milion, ale Piasta, który miał dobry biznesplan i zaczął taką lokalną działalność, że tak powiem, działalność gospodarczą zaczął i zaczął tworzyć zręby firmy. Jego syn, Siemowit, rozwinął tą firmę. Jeżeli Piast miał jeden samochód do transportu ludzi, to Siemowit kupił jeszcze kilka autobusów. Lestek zdecydowanie postanowił rozwinąć to jeszcze bardziej. Siemomysł jeszcze bardziej, natomiast Mieszko dostał w spadku firmę rodzinną do zarządzania. I to w dodatku chciałem państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz. Z pewnym bardzo dobrze przemyślanym modelem biznesowym. Bo ci wszyscy piastowie stworzyli moim zdaniem doskonały model na podbijanie kraju. Wyszli z jakiegoś obszaru. Zaraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w ogóle w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie była ta kolebka tych piastów, skąd oni się wywodzili. Ale w każdym razie wyszli z jakiegoś obszaru, sięgnęli po najemników, podbijali kolejne tereny, budowali tam kolejne grody, zdobywali władzę na coraz większym terenie i szli coraz bardziej dalej. Zdobywając coraz większy obszar teren kraju, który później będzie się nazywał Polską. Bo to jest też ważna rzecz do odpowiedzi. Właśnie ja tam zadałem to pytanie na początku. Jakiego kraju Mieszko był władcą? Państwo gnieźnieńskie to jest taki termin, który ładnie pokazuje może stolicę tego kraju, która tak naprawdę, jak mówiłem, stolicą raczej nie była. Natomiast czy rzeczywiście, na pewno wiemy, że to był teren wielkopolski, na pewno była to Małopolska, która na pewno weszła w skład państwa Mieszka I i to już raczej była to zasługa jego, a nie jego przodków. Czy było to Mazowsze? Tutaj już pojawiały się wątpliwości, bo na pewno Płock, tak. Ale czy na przykład Mazowsze Północne? Czy tereny leżące na przykład po drugiej stronie Wisły? Czy tutaj też dotarli piastowie? To są nie do końca jasne fakty. Na pewno był to teren Płocka. Także to było jakby a propos tego państwa. Natomiast musimy sobie zadać to pytanie, skąd w ogóle ci piastowie pochodzili? Czy to się mogło zdarzyć w Kruszwicy na przykład? Ta cała sytuacja. Tam, gdzie mamy Miesią Wieżę, mamy jezioro Gopło. Problem z Kruszwicą jest taki, że w Kruszwicy Miesia Wieża, jak państwo wiedzą, jest pozostałością zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Więc co by nie powiedzieć, raczej tam nie wydarzyły się inaczej. Raczej w tej wieży popiel nie został zagryziony przez myszy. Tam się ładnie wchodzi, można sobie wejść, obejrzeć panoramę jeziora Gopła, ale raczej ona historycznym obiektem nie jest. Natomiast ta wieża stoi na terenie grodu. Czyli mamy coś starszego. Tyle, że ten gród został zbudowany za czasów Mieszka I. A wcześniej w Kruszwicy nie było nic. Czy coś nad jeziorem Gopło jest jeszcze, co by nas mogło zainteresować jako potencjalne miejsce, gdzie rządził król Popiel? Kiedyś spotkałem takich archeologów z Zielonej Góry, którzy prowadzili badania na terenie Miętlicy.
To jest taka mała miejscowość nad jeziorem Gopło, położona w jakiejś tam odległości jakichś 20 km od Kruszwicy. I tam znajduje się gród. Gród, który zdecydowanie ma wcześniejsze, z niego pochodzą wcześniejsze obiekty i znaleziska niż z terenu Kruszwicy. Być może to był jakiś centralny gród plemienia Gopla. On jest wskazywany jako miejsce, gdzie ci Goplanie mogli przetrwać. Natomiast fenomen Mietlicy polega na tym, że nawet jak istniała już Kruszwica pod koniec wieku X, to Mietlica istniała nadal. Ona sobie była powoli wyludniana. Tak jakby dogorywali tam jeszcze ludzie, którzy byli związani z władzą jakby plemienną, natomiast nikt jakby nie próbował ich spalić, wyrzucić, zrobić im krzywdę. Więc gniezdo w takim razie. Rozumiem, że jednym z pytań na kartkówce było, gdzie była pierwsza stolica Polski, tak? Nie. Ale coś o gnieźnie się uczyliście? Tak? A wiemy, skąd pochodzi nazwa Gniezna? Tak? Od jakiego słowa? Gniazdo. Gniazdo, właśnie. Czyli jaka piękna legenda jest. Zdaje się, że w tej legendzie pojawia się niejaki orzeł i lech się pojawia, tak? I ten orzeł usiadł na gnieździe, jak lech tam gdzieś podróżował i on stwierdził, że tu, właśnie tu będzie jego stolica, tak? Piękna legenda. Natomiast, no jak Państwo mówię, archeolodzy mają problem z Gnieznem. Duży problem. Mamy w Gnieźnie katedrę, proszę Państwa. W podziemiach tej katedry są pozostałości wcześniejszych kościołów. Ba, tam są pozostałości nawet ołtarza pogańskiego z wieku VIII. Lub czegoś, co jest uznawane za ołtarz pogański z wieku VIII. Mamy wzgórze, mamy trzy wzgórze, mamy podgrodzie, mamy fragment wału nad znaleziony. Mamy nawet haki w formie głów dzików, które są interpretowane jako tam fragmenty jakichś pogańskich zabobonów i tak dalej. Natomiast nie ma pałacu. Archeolodzy kopią, szukają tego pałacu i cały czas są przekonani, że ten pałac w Gnieźnie był. Mam wrażenie, że archeolodzy troszeczkę wychodzą z takiego założenia, że jak kronikarze mówią, że Gniezno było tą stolicą Polski, no to musiało być tą stolicą Polski, w związku z tym znalezienie pałacu pozostaje tylko kwestią wyłącznie czasu. Tłumaczą, że no tutaj jest teren, pałac prawdopodobnie był w tym miejscu, gdzie katedra, czy przylegał do katedry, katedra się rozbudowywała, więc to wszystko powinno być głębiej, my nie możemy za głęboko kopać, bo naruszymy tam różne warstwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, mamy same problemy, ale pałac na pewno był. Ale, że tak powiem, teraz moja sceptyczna strona się odzywa, ale dopóki tego pałacu nie ma, to jaka jest przesłanka, że to rzeczywiście w Gnieźnie była stolica Polski? Więc w związku z tym, jeżeli ci piastowie nie wywodzili się z Gniezna, Gniezno trochę nie wygląda na taki bardziej centrum kultowe, coś takiego, gdzie rzeczywiście mogły być wcześniejsze osadnictwo lub było związane z jakimś, tylko że też bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, jeżeli było to centrum kultowe, to znaczy, że było związane z wiarą pogańską dosyć mocno. Do tego bardzo ładnie się wpisuje tutaj katedra, bo jak Państwo dobrze wiedzą, jednym z systemów budowania nowej wiary katolickiej na ziemiach polskich była metoda wykorzystywania wcześniejszych miejsc kultu pogańskiego. Na prostej zasadzie, że jeżeli ktoś chodził gdzieś się modlić, to jak się mu postawi inny budynek z trochę innym, że tak powiem, emblematem czy tam symbolem, to nadal tam będzie przychodził, tylko się przerzuci na inną wiarę. Łatwiej go będzie przerzucić w każdym razie. To było takie zdobywanie terenu. A to jakby pokazywałoby mi odnośnie Gniezna raczej taką sytuację, że mamy do czynienia tutaj z dawnym obiektem kultowym, pogańskim, który został potem wykorzystany w czasach chrześcijańskich jako ważny punkt chrześcijański. Tylko że na co bym jeszcze chciał zwrócić Państwu uwagę? Znaczy, ja nie wiem, że to skierne. Czasami po prostu składają mi się różne rzeczy w głowie i w związku z tym potem różne dziwne hipotezy powstają. Mam takie wrażenie, że ludzie, którzy byli bardzo świadomi, że trzeba zmienić władzę, formę władzy i sięgali po wzory z Europy Zachodniej, to oni byli bardzo nowatorscy, również prawdopodobnie pod względem wiary. Ja jeszcze do tego wrócę odnośnie chrztu Mieszka I, tak naprawdę czemu służył ten chrzest, bo to też będziemy sobie musieli odpowiedzieć na to pytanie.
Ale myślę, że jego przodkowie mieli świadomość tego, że wiara pogańska jakby nie do końca musi iść z nimi w zgodzie, z ich działaniami. Także to gniezdo jakby tutaj nie pasuje mi na stolicę Polski, ale no, mogę się mylić, pewnie się mylę. Tylko w ramach łączenia w głowie próbuję Państwu pokazać różne ciekawe pomysły. Mamy też taką miejscowość Giecz, niedaleko autostrady. Przed Wrześnią jest mała miejscowość Giecz, która ma gród i na terenie tego grodu zostały znalezione resztki palatium. Tu Państwo widzą tak naprawdę fundamenty czegoś, co się nazywa palatium. Ja to mówię o tym czasami pałac, kiedyś pisząc tablicę gdzieś informacyjną do Płocka. Strasznie miałem spór tam z księdzem proboszczem katedry płockiej. Jak ja mu napisałem, że chodzi o pałac. Ależ przecież pałace to dopiero są barokowe i tak dalej. Nie, mówię, pałac, tak naprawdę chodzi o to, że to się nazywa palatium, tylko że dla przeciętnego człowieka to tak naprawdę chodzi o pałac, o miejsce, gdzie rezydował władca. Nie chodzi mi o pewne założenia architektoniczne. Palatia miały to do siebie, że były połączone z rotundą, w której znajdowała się kaplica, czyli jakby miały dwie części. Kaplicę i dobudowane do niej część rezydencjonalną, czyli siedzibę władcy. Takie typowe romańskie palatium, zachowane do dzisiaj, takie, żebyśmy mogli pójść obejrzeć, jak ono wyglądało. Ja się właśnie zastanawiam, gdzie możemy coś takiego zobaczyć. W Ostrowie Lednickim jest trochę może tych elementów zachowanych. Giecz. Dlaczego Giecz może być uznawany za kolebkę gwiazd? Jest w tej chwili taka wielka dyskusja wśród archeologów. Jedni się bronią właśnie gieckiego pochodzenia piastów, drudzy bronią kaliskiego pochodzenia piastów. Zaraz będę mówił o Kaliszu. Jakby, powiem Państwu szybko, jaka jest podstawowa przesłanka, żeby w jakimś miejscu na terenie Wielkopolski szukać kolebki piastów? Bardzo prosta. Szukamy grodu plemiennego, który nie został spalony gdzieś tam na przełomie wieku IX i X, czyli w tym czasie, kiedy piastowie przejmowali władzę. I w dodatku zaczął od tego momentu bardziej być rozbudowywany i, że tak powiem, zwiększyła się jego ranga. I właśnie do tego aspirują dwa grody. Jednym jest Giecz. Mamy gród plemienny, który istniał w połowie wieku IX. Nie został spalony wtedy, kiedy palono inne grody. I zaczęto gdzieś tam w wieku X stawiać tutaj budowle rezydencjonalne. Takie same jak w Gnieźnie, teoretycznie, które szukają archeolodzy, a które nie ma. Na pewno takie jak w Poznaniu i na pewno takie jak na Ostrowie Lednickim. Także w Gieczu coś takiego się działo. Natomiast w Gieczu, proszę Państwa, nigdy tego pałacu nie ukończono. I do końca nikt nie wie dlaczego. Jedna hipoteza mówi, że ośrodek był bardzo ważny, chciano tam jakby zwiększyć jego rangę, natomiast zamiast pałacu potem postawiono tam kościół i ukryto tam w tym kościele jakieś bardzo ważne relikwie, które gdzieś zginęły w trakcie tych różnych perturbacji, które miały miejsce potem na ziemiach polskich. Generalnie Giecz jest jednym z miejsc, gdzie mogła być kolebka piastów. Moim zdaniem jeszcze większe, że tak powiem, podbudowa merytoryczna jest za tym, żeby za kolebkę piastów uznać Kalisz. Kalisz, podobnie jak Giecz, istniał gród plemienny, istniał w wieku IX, a później tylko i wyłącznie zyskiwał swoją rangę. W dodatku, czego nie ma zupełnie w przypadku Giecza. W X wieku, wtedy, kiedy władzę obejmował Mieszko, Kalisz został otoczony wianuszkiem 20 grodów w odległości tam 20-30 km, które de facto były małymi strażnicami, które miały bronić dostępu do tego centrum władzy, jaką był Kalisz. Bardzo ładnie się to wszystko składa. Poza tym Kalisz, ranga Kalisza rosła, można powiedzieć, z roku na rok. I nawet spoglądając dzisiaj na sytuację, jaką mamy, kto z Państwa słyszał o Giecu? A o Kaliszu generalnie raczej słyszeliśmy wszyscy. Nie mówię, że to jest jedno z większych miast Polski, no ale w każdym razie jest to miasto.
Natomiast ten gród kaliski też był związany potem z różnymi władcami Polski. Natomiast obrońcy hipotezy kieckiej zadają jedno bardzo ważne pytanie, na które nikt jeszcze nie mógł odpowiedzieć, proszę Państwa. A po co ci Kaliszani mieliby wędrować z Kalisza aż do Ostrowa Letnickiego albo do Poznania? Mamy problem. Odległość między Kaliszem a tymi miejscami, które są uznawane za kolebkę na ziemiach polskich, to jest w granicach 100 kilometrów. To dlaczego oni mieli być Piastowie, porzucać Kalisz, którzy zresztą potem zaczęli rozbudowywać, tak czy owak, i wędrować sobie gdzieś na północ, żeby tam stworzyć państwo polskie? Czy tam były lepsze chleby, ładniejsze dziewczyny? Nie wiem. Co spowodowało, że ich tam powędrowali? Pytanie bez odpowiedzi. Ale żeby jeszcze trudniej w ogóle wszystko się działo i żeby bardziej jeszcze zagmatwać Państwu w głowach i z tego mieszka pierwszego jego protoplastu stworzyć coraz bardziej tajemnicze postacie, to mamy, proszę Państwa, jeszcze taki gród w Grzybowie. Największy gród piastowski, jaki powstał w ogóle na ziemiach polskich. I paradoksalnie to nie jest właśnie taka strażnica, o której mówiłem, że były budowane wtedy gdzieś tam na przełomie IX i X wieku, żeby kontrolować lokalne właśnie jakieś plemiona, tylko duży, gigantyczny, refugialny, potężny gród. W ogóle gigant. I badacze, badacze uważają, że właśnie tutaj, w tym oto grodzie urodził się nasz Mieszko I. Czy to była kolebka Piastów właśnie? Chyba nie. Bo gród dopiero został wybudowany przez Siemomysła, czy tam okolicy, powiedzmy, początku wieku X. Czy to był jakiś przystanek na drodze? I dlaczego ten gród tak bardzo różnił się od innych grodów? Tu oczywiście też są zabytki związane z Wikingami. Powstała też hipoteza mówiąca, że taki duży gród, że tak powiem, pogrzybowo szybko upadł. W zasadzie w wieku XI już ten gród przestał mieć jakąkolwiek rangę. Więc archeolodzy zadają sobie pytanie, po co ktoś miał tyle aż wysiłku włożyć w to, żeby tak wielkie założenie potem gdzieś upadło. Więc ukryto teorię, że to tutaj było, powiedzmy, tu władzę sprawowała jakaś duża grupa związana z kultami pogańskimi, czy tam jakaś taka konserwatywna raczej, na co by wskazywała ta forma budowy grodu. To są często hipotezy takie trochę jakby wyciągnięte z kapelusza, także no. Jak Państwo widzą, temat tego, gdzie była kolebka Piastów, nie został jeszcze rozstrzygnięty. Tak troszeczkę skupię się teraz na postaci Mieszka, bo akurat jak już mówimy o Grzybowie, to dochodzimy tak naprawdę do roku 1930, czyli do tej pory, kiedy Mieszko przyszedł na świat. I troszeczkę przyjrzyjmy się sytuacji, jaka mogła wtedy już na ziemiach polskich panować. Już tak naprawdę duża część Wielkopolskiej była podbita przez Piastów właśnie. Już te dawne grody plemienne dawno już pokrył popiół. Powstawały nowe strażnice w ich miejsce. Były różne dziwne miejsca związane z Piastami, do których do końca nie wiadomo, czy były kolebką, czy też nie. Nie było jeszcze takich grodów jak Ostrów Letnicki czy Poznań. Grzybowo wyprzedziło je. Tamte powstawały dopiero troszeczkę później. W zasadzie one są związane z Mieszkiem. Nie było Kruszwicy jeszcze, nie było Płocka jeszcze. Kraków nie został jeszcze zajęty przez Piastów. Mazowsze pewnie też nie, jak mówię. Mieszko urodził się ślepy. To jest bardzo ciekawe, bo oczywiście to jest powtórzenie tego samego wątku, którego mamy z Siemowitem. Jak Państwo pamiętają, w legendzie o Siemowicie jest wyraźnie powiedziane, że w zasadzie cała historia z Siemowitem, jak Państwo pamiętają, znają legendę, zaczęła się od tego, że do chaty Piasta, że do miasta, w którym sprawował władzę Popiel, w którym również mieszkał Piast, po Łodzi przybyło dwóch wędrowców. Dwóch tajemniczych wędrowców, których król Popiel wygonił ze swojego domu,
a ubogi i Piast przyjął, że tak powiem, ich pod swoją strzechę i oni okazali się tacy sympatyczni, mili, że dokonali postrzyżenia jego syna Siemowita i tenże właśnie wtedy otworzył oczy. Jakbyś był ślepy i dopiero otworzył oczy po postrzyżeniach. To też może być, proszę Państwa, taka delikatna reminiscencja na przykład tego, jak to Piast Kołodziej w pewnym momencie dostał, że tak powiem, dużo silny zastrzyk wiedzy o tym, jak sprawować władzę w krajach Europy Zachodniej, jak to robią. I sięgnął, że tak powiem, dostał pewien zastrzyk wiedzy w postaci na przykład jakichś podróżnych, którzy mogli do niego dotrzeć, na przykład usiedli w jego chacie i zaczęli mu opowiadać, jak to fajne jest w krajach Europy Zachodniej i gdzie władzę sprawują silni władcy, autorytarni. Piast poszedł spać, na drugi dzień się obudził, stwierdził, że on też chce taką władzę sprawować. Więc ja bym tak do końca nie uciekał od legend. Mieszko się urodził ślepy i dorobiono potem oczywiście taką fantastyczną legendę, że powiedziano jego ojcu Siemomysłowi: słuchaj, zobaczysz, kiedyś Mieszko przejrzy na oczy, tak jak kraj przejrzy na oczy. Oczywiście chodzi o to, że kraj przejął potem, został ochrzczony, przyjęliśmy chrześcijaństwo i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Mieszko w 930 roku się mniej więcej rodzi, w 966 roku. To jest chyba najważniejsza data, którą pamiętamy. Ma miejsce chrzest Polski. W takim razie, tak sobie podsumujmy krótko. Mieszko nie był założycielem państwa polskiego, prawda? Bo tak naprawdę dostał gotowy twór od swojego ojca, od swojego dziada, od swojego pradziadka. Oni mu przygotowali, że tak powiem, grunt pod to, żeby on założył państwo polskie. Co więcej, to nie Mieszko sprowadził wikingów, czy tam jakichś innych najemników, żeby te plemiona pogańskie, lecz te plemiona, które zamieszkiwały wcześniej ziemię polskie, podbić. W związku z tym, tak naprawdę, można powiedzieć, że Mieszko, który jest uznawany za pierwszego władcę Polski, dostał wszystko, że tak powiem, w spadku. Co jest największą zasługą tego, że Mieszka pierwszego? Że to właśnie pamiętamy o Mieszku pierwszym, a nie na przykład o Siemomyśle, jako twórcy państwa polskiego, albo o Lesku. Dlaczego to właśnie Mieszko pierwszy stał się tym pierwszym władcą Polski? Więc, że tak powiem, i największą zasługą Mieszka pierwszego jest to, że wprowadził polskie twór, który stworzyli jego rodzice, jego przodkowie, wprowadził na salony europejskie. To trochę tak, jakbyśmy wzięli tą firmę rodzinną, którą tam założyli, zaczęli od tego jednego samochodu, potem tych dwóch autobusów, potem całej floty autobusów i przekazali synowi, mówiąc: masz, tylko nie spieprz tego. I Mieszko, proszę Państwa, nie spieprzył tego, bo on, proszę Państwa, posługując się tutaj terminologią ekonomiczną, może być, on by wprowadził firmę na giełdę. On stworzył spółkę akcyjną, wprowadził ją na giełdę. On wprowadził państwo polskie na mapę Europy. Do tej pory nie istniało coś takiego jak twór zwany Polską w tamtych czasach. Mieszko dokonał wprowadzenia tego na mapę Europy. Proszę zwrócić uwagę na to, jakie znaczenie ma bitwa pod Cetynią. To jest, proszę Państwa, czy w ogóle te wcześniejsze spory... Mieszko był uwikłany w spory już ze swoimi sąsiadami. I właśnie te spory, bitwa pod Cetynią, spory z Wieletami, to był pierwszy element, który spowodował, że państwo polskie w ogóle pojawiło się. Kronikarze niemieccy zauważyli, że coś się tam dzieje na wschodzie. Bo zarówno Siemowit, Lestek, jak i Siemomys toczyli sobie lokalne wojenki plemienne. Wyruszali do plemienia Obodrzyców, wyżynali Obodrzyców, zabierali im grony. Wyruszali do plemienia tam jakiegoś innego, wyżynali to plemię inne, zabierali im grody, budowali swoje. Ale te grody, proszę Państwa, były tak samo głęboko nieinteresujące dla kronikarzy europejskich, jak i sam Mieszko, jak i sam Siemomysł czy też Lesny. Natomiast Mieszko miał już tak duże państwo, że zaczął je powiększać kosztem swoich sąsiadów, którzy już dziś na mapach Europy istnieli. Naruszył pewnego rodzaju równowagę.
Nagle zapukał do drzwi Europy, powiedział: dzień dobry. My tu mamy takie silne państwo i chcielibyśmy otworzyć te drzwi. To było jakby pierwsze działanie Mieszka, które tak naprawdę pokazało Europie, że jest jakiś taki silny władca, który gdzieś chce sprawować władzę. Stąd nagle pojawił się Mieszko i proszę Państwa, czy wiedzą Państwo, to jest bardzo dla mnie interesujące, bo też pokazuje, jak bardzo kronikarze Europy Zachodniej interesowali się tym, co się działo na ziemiach polskich. Mieszko był określany często jako król Wandalów. Wandalowie byli jednym z plemion germańskich, którzy mieszkali na ziemiach polskich, ale przed 375 rokiem, czyli trochę czasu, proszę Państwa, w Wiśle, Odrze i innych rzekach już upłynęło od tej pory. Wandalowie w tym czasie wyruszyli już, jak przyszli Hunowie, oni wyruszyli gdzieś tam na Rzym, ten Rzym splądrowali, wtedy zasłużyli na to, że miano Wandali jest teraz takie raczej pejoratywne, utworzyli królestwo w Afryce Północnej, a dla kronikarzy z Europy Zachodniej ten nasz Mieszko był królem Wandalów. Czy to też tym bardziej pokazuje dla mnie to, jak bardzo to, co się działo na ziemiach polskich, interesowało wcześniej kronikarzy zachodnioeuropejskich, natomiast Mieszko, że tak powiem, tocząc te bitwy z margrabią Chodonem, czy tam z Wieletami, czy w ogóle generalnie tocząc jakieś walki z Niemcami, w skrócie już tak mówię, zapisał się na arenie międzynarodowej. Natomiast tak naprawdę to było tylko walki. Mieszko zrobił jeszcze jedną rzecz. Przyjął chrzest. I ja bym chciał spojrzeć na chrzest nie z perspektywy czysto tam sakralnej, katolickiej. Dla Mieszka chrzest był swego rodzaju stemplem. Czymś takim, że on przyjmując chrzest potwierdzał, że ma aspiracje być w Europie. To było jak teraz wejście do Unii Europejskiej. On po prostu zapisał się do Europy. Europa była chrześcijańska, więc Mieszko postanowił również do tej Europy dołączyć. Musiał za to zostać chrześcijaninem, w sensie inaczej. On musiał spowodować, że Polska zostanie ochrzczona. To pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą ja już Państwu wcześniej mówiłem o tych piastach. Że nie dość, że oni sobie zdawali sprawę z tego, jak wyglądają rządy w Europie Zachodniej, nie dość, że zdawali sobie sprawę, że najlepszą metodą na to, żeby zdobyć władzę, to jest po prostu ściągnąć wykwalifikowanych najemników, to jeszcze zdawali sobie sprawę, jak ideologicznie trzeba się ustawić, żeby przetrwać. To dla odmiany powiem Państwu o krajach, które nie przetrwały. Przecież te wszystkie republiki kupieckie, które istniały w tym samym czasie, gdzieś tam na terenie Wolina, Rugi, tam gdzie było właśnie, choćby państwo Wieletów. Ono za religię, że tak powiem, panującą, przyjęło dotychczasową religię pogańską. W tym momencie dziś pojawia się kult Świętowita i generalnie badacze są zdania, że upostaciowienie bóstw pogańskich, czyli nawet stworzenie właśnie tego czterotwarzowego Świętowita jest odpowiedzią na ideologię chrześcijańską. Bo wcześniej Słowianie pogańscy nie budowali posągów swoim bóstwom. Oni nie potrzebowali. Oni generalnie jakby wyznawali siły przyrody. Dla nich dąb, źródełko, gaj, góra to były miejsca, gdzie jakby stykała się ta część nadprzyrodzona z wszechświata, z tą ziemską, gdzie trzeba było składać ofiary bądź sprawować modły. Natomiast pojawienie się Świętowita było swego rodzaju odpowiedzią na to, że dziś się pojawiają wizerunki Chrystusa, pojawia się krzyż, więc my też musimy mieć swój własny, że tak powiem, model. Tylko proszę Państwa, gdyby Mieszko pierwszy wybrał taki model właśnie, to prawdopodobnie jego państwo również by nie przetrwało. Bo byłoby narażone na krucjaty, na ewangelizację, na to, co się działo cały czas. Na zdobywanie terenów poprzez narzucanie swojej religii. Mieszko uprzedził te działania, mówiąc, przepraszam, ale ja jestem chrześcijaninem, co wy chcecie mi zrobić? Także to jest
Z tej perspektywy chciałbym, żebyśmy spojrzeli na chrzest Mieszka jako na pewien bardzo dobry zabieg dyplomatyczny, rzekłbym pewnego rodzaju majstersztyk polityki zagranicznej, który uczynił z państwa zdobywanego siłą Wikingów duże państwo europejskie. I teraz taka ciekawostka. Wiemy, kiedy miał miejsce chrzest Polski. Znamy datę. Wiemy, że to było chyba w kwietniu, z tego co pamiętam. Ale czy ktoś z państwa wie, gdzie był chrzest Polski? W Ratyzbonie. Proszę? W Ratyzbonie. A to nie jest do końca pewne. To Mieszko się ochcił tam. Proszę? Mieszko się ochcił w Ratyzbonie. To właśnie nie jest to do końca pewne. Ja chcę państwu pokazać przykład dwóch miejsc, gdzie w Polsce to mogło mieć miejsce. Jednym jest Poznań. Są to dwa miejsca, gdzie archeolodzy odkryli baseny chrzcielne. Bo chciałbym państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mieszko nie był chrzczony tak, jak teraz przebiega chrzest, czyli głowa została polewana wodą. Mieszko zanurzał się w basenie. 3 razy. Tak podają kronikarze. 3 razy. Mamy dwa miejsca. Jednym jest Poznań, gdzie znajduje się tak zwana misa chrzcielna. Tylko z tymi misami chrzcielnymi na ziemiach polskich znajdowanych jest pewien problem, bo kiedyś archeolodzy za misę chrzcielną uznali taką dużą niszę w Wiślicy. To jest miejsce związane z państwem Wiślan, ja już państwu co chwilę wspominałem o państwie Wiślan. I jest piękny zapis bodajże w Żywocie Metodego, że książę tam siedzący na Wiśle urągał chrześcijaństwo, ale został w końcu zmuszony do ukorzenia i do chrztu. Natomiast bliższy, no i oczywiście jak znaleziono taką wielką nieckę w Wiślicy, to wszyscy mówili, to było miejsce, gdzie odbył się chrzest Wiślan. Tylko potem badania weryfikacyjne uznały, że to nie jest żadna misa chrzcielna, tylko pochodzące z XII wieku misa, tyle że służąca do wyrabiania wapna. Także można się czasami pomylić. Drugie miejsce to Ostrów Letnicki. Tam też archeolodzy odkryli baseny chrzcielne. Też pochodzące mniej więcej z tego samego okresu. Czy tam też mógł być chrzczony Mieszko? A może tam byli chrzczeni na przykład bliscy jego współpracownicy? Bo też musimy jedną rzecz jeszcze zwrócić uwagę. Jak mówimy o chrzcie Polski, to przecież to nie jest tak, że księża jeździli z jednego grodu do drugiego i chrzcili wszystkich. No nie. Generalnie ziemie polskie były dalej pogańskie. Tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby udokumentować, że władcy tego państwa są chrześcijanami. To jeszcze jedna zagadka na koniec. Tak naprawdę ja już do niej troszeczkę nawiązywałem. To jest taki dokument Dagome Judex. I w którym Mieszko zapisuje państwo gnieźnieńskie papieżowi. Dagome. Oczywiście Dago, Dagome, Dagome. Czy to jest imię nadane na chrzcie? Czy tak się nazywa? To jest jeszcze taka ciekawa hipoteza, że to może być po prostu. W dodatku jeszcze tam jest sędzia Dagome. A może to jest po prostu błąd skryby. I że tam się pojawia imię Mieszko, tylko że zostało przeinaczone. Albo gdzieś zostało wytarte. A może rzeczywiście Mieszko nazywał się Dagome. Także jak państwo widzą, wyciągając z kieszeni banknot z Mieszkiem i płacąc za to 2 banknoty, żeby zapłacić za paczkę papierosów, możemy się przez chwilę zastanowić, że o tym panu, który jest na tym banknocie, to my naprawdę tak wiele nie wiemy. I w dodatku, on wcale nie był założycielem państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Książeczki dla państwa za piękne śpiewanie. Przewodniki po szlaku książąt mazowieckich. Jak zaczynaliśmy śpiewać, to było nas mniej niż 20 osób. No to mam nadzieję, że starczy. Zaczynamy od najmłodszych. Proszę nie wyrzucać.
nie podpalać w piecu, można przeczytać. Nie jest to tablet, chociaż tak wygląda. Nie naciskać, nie ma ekranu dotykowego. Służy do czytania. Proszę bardzo. O, proszę. O, może nie starczyć. Proszę? Nie, nie damy radę. Zostałem. Panu historię. No to jeszcze ten rząd dostanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jeden rozdam tu. Jeden rozdam tu. No i dla Państwa już nie ma niestety. Proszę bardzo. A jak długopis będzie...